Mateusz, trener powiedział na konferencji prasowej, że to był ultra ofensywny mecz. Raczej wszyscy się spodziewali ze strony Turowa, że będzie grał bardzo twardo w obronie, a tutaj byliście chyba też zaskoczeni. To znaczy zaskoczeni pozytywnie czy negatywnie ich grą w obronie? Myślę, że zaskoczeni negatywnie ich grą w obronie. No, myślę, że Turów Zgorzelec prezentuje bardzo szybką koszykówkę, oddają bardzo dużo rzutów w kontrze i starają się grać zespołowo, ale na pewno nie rozpaczają to, że jak stracą punkty, po prostu wyprowadzają następną kontrę i poszliśmy z nimi dzisiaj na wymianę. Ile starczyło zdrowia, tyle starczyło. No, przegraliśmy chyba ostatnią kwartę, tak najwidoczniej. Szkoda. Na pewno przeciwnik dzisiaj grał bardzo skutecznie. No, trafił 19 trójek. Mogłem tylko wyjmować tą piłkę z siatki praktycznie. Ciebie indywidualnie to było lepsze spotkanie niż ostatnio. Olek Czyż, Damian Kolik, to zawodnicy, z którymi się zmierzyłeś i wypadłeś świetnie. Dziękuję, wykorzystałem moje atuty, to znaczy grałem z nimi wysoko, penetrowałem z obwodu, wykorzystywałem moją szybkość. Oni złapali szybko faule, więc też nie mogli się za bardzo zaprezentować. I nic.